Dzień dobry, witam znowu Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie krótki filmik i dzisiaj nie będzie nic związane z pracą, z zawodem kierowcy. Dzisiaj będzie na całkiem inny temat, aktualny temat. Chciałem opowiedzieć o tym teraz, wypadku, jaki był w Polsce. Tydzień temu został pochowany prezydent Gdańska. No i dlaczego chciałem o nim powiedzieć? Dlatego, że różnie... Przede wszystkim dzień dobry. Jest wczesny poranek. Wczesny. Godzina już 9 dochodzi, za 29, ale tu dopiero o 8 zaczęło się tak delikatnie jasno robić. Jestem w Koblenz, miasto Koblenz. I teraz jadę kierunek Trier. I no jest pochmurno, ale długo, długo ciemno jest. Na razie póki zima. No jest styczeń, dzisiaj jest 25 styczeń. Także dzisiaj będę chciał ten filmik wrzucić do sieci. Póki to jest najświeższy, najgorętszy temat. Widzę, co w internecie się dzieje. Już zaczyna dużo różnych plotek chodzić. Powiem tak, nie ma ludzi idealnych, ale ja osobiście jestem przeciwko agresji i przeciwko w ogóle jakiejś nienawiści. No ja jestem za tym, że powinniśmy się wszyscy szanować. Każdy z nas ma jakiś tam charakter. Doskonałych ludzi nie ma, ale powinniśmy się panować. A ja zauważyłem, że od tego słynnego wypadku, tej katastrofy, jaka była w Smoleńsku, to od tamtej pory nasz naród jest podzielony, kurczę. Jest taka nienawiść. Politycy tak jakoś robią takie, nie wiem jak się to fachowo nazywa, jest motywacja i demotywacja. Dwa słowa. I jeśli dobrze rozumiem, to teraz właściwie jest taka wielka denominacja, czy jak to się, nie wiem, czy to poprawnie dopowiedziałem, że tak, taką nadzieję człowiekowi się zabiera. Co chciałem powiedzieć o panu prezydencie, panu Pawle Adamowiczu? Otóż osobiście doświadczyłem na swojej skórze, ja i moja małżonka, tej dobroci urzędniczej. Otóż historia była taka, że gdy jeszcze mieszkaliśmy na Śląsku, już pewnie z moich filmików wiecie, że moja małżonka pochodzi z dalekiej Syberii i gdy żeśmy się poznali, to obiecywałem mojej małżonce, że bez problemu ściągniemy jej mamę do Polski, czyli moją teściową. I wiecie co? Wiśna wio, łatwo powiedzieć, ale z wykonaniem było gorzej. Nie wiedziałem, nie miałem zielonego pojęcia, że procedury są tak skomplikowane, że no nie było to takie łatwe. I przez, na wesele oczywiście przyjechała, ale potem, żeby ją tak ściągnąć na dłużej, żeby mogła z nami mieszkać, to się okazały niesamowite schody. I teraz tak. Moja żona żadnego rodzeństwa nie ma, jest sama. Teściowa była sama, bo teściu już też dawno nie żyje. Teściowo schorowana kobieta, pierwsza grupa inwalidzka w Rosji. I teraz myśmy jeździli do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Tam żeśmy podania składali i niestety nie dało rady. Normalnie tamte urzędnicy i pan prezydent wszyscy trzymali się litery prawa. Co było potrzebne? No ja miałem żonę i trzy córki i urzędnicy wymagali dochodu, żeby w tamte czasy minimum było chyba po 1100 zł na osobę, czyli ja musiałbym pokazać, że blisko 6000 zł zarabiam miesięcznie. Plus do tego dodatkowy 1100 zł na utrzymanie mojej teściowy. No i no nie dało rady. No i najpierw się zlitował mój wujek,
który jest emerytem, sam z żoną mieszka i udało mu się na krótko teściową raz ściągnąć. Potem moja małżonka poznała takich znajomych, którzy no, są tak we firmie figurami i oni zaprosili teściową na rok czasu, ale potem na następny raz się wycofali, dlatego że musieli się podpisać na taki dokument, że w razie choroby czegokolwiek pokryją wszystkie koszty szpitalne. I sami rozumiecie, jak to jest. Dobrze wiedzieli, że ja z żoną, w razie by się coś teściowe stało, nie zapłacimy nic. No i znowu lata leciały i nie udawało się. I powiem wam tak, na dzień dzisiejszy nie mogę zrozumieć jednej rzeczy, że Polska jest kraj, jest Polska, jest Polską, jednym krajem, a w każdym województwie jest inna interpretacja prawa. I tego nie mogę zrozumieć, że Polska jest jedna, a w każdym mieście jest inne prawo. Ja myślałem, że to taki żart jest, ale na własnej skórze to doświadczyłem. I teraz tak, Pan Bóg tak nami pokierował, że wyprowadziliśmy się ze Śląska na Pomorze. Też to jest długa historia, żeby wam opowiedzieć. Może kiedyś na to poświęcę też czas, jeżeli będziecie zainteresowani. Bo to są normalne, namacalne cuda Boże. To tak nie jest tak bez przyczyny, że takie dziwne zbiegi okoliczności. No ja wierzę, że to nie był przypadek, że Pan Bóg wszystkim sterował. No i teraz złożyło się, że się wyprowadziliśmy ze Śląska na Pomorze, blisko Gdańska, na wieś. I jak się zorientowałem, do Kaliningradu było od nas 130 km i wpadłem na taki pomysł, że mówię, fajnie by było, jakby teściowa się przeprowadziła do Kaliningradu, bo Kaliningrad to jest Rosja. I z Kaliningradu może byłoby łatwiej, no ale zanim do tego doszło, to trochę wszystko trwało. Moja małżonka pojechała do Gdańska, do prezydenta i co? No i wielki szacunek dla pana prezydenta i do całej jego ekipy, bo naprawdę zatrudnia super kompetentnych ludzi. Widać było, że to byli ludzie z pasją, ludzie, którzy znali się na swojej pracy. I urzędniczka moją żonę skierowała do innej urzędniczki, która była od spraw cudzoziemców. I ta pani urzędniczka, jeżeli będzie ta pani kiedyś oglądała mój filmik, to oczywiście pozdrawiam serdecznie. Zaczęła mojej małżonce tłumaczyć, co nam jest potrzebne. Ja wtedy pracowałem w PKS-ie na autobusach. No, pan prezydent był taki etap, że był moim właściwie pracodawcą, oprócz dyrektora, dlatego że jak przeszłem na linię miejską, to na linii miejskiej byłem zatrudniony tak jakby przez Urząd Miasta, także pan prezydent był moim żywicielem. On dopłacał do pasażerów, których przewoziłem. No i teraz co? Okazało się, że w Gdańsku nie były mi potrzebne żadne dochody, bo w PKS-ie też oczywiście nie zarabiałem żadnych kokosów. No i trzy córki, żona i teraz no byliśmy tym załamani, co tu zrobić. Okazało się, że niepotrzebne mi są dochody. Urzędniczka zaczęła szperać tam w tych dokumentach wszystkich i powiedziała, że ze względu na to, że teściowa jest inwalidą pierwszej grupy, ona potrzebuje zaświadczenie. Żeby to zaświadczenie o inwalidztwie teściowa przysłała do Polski, żona, żeby przez tłumacza przysięgłego przetłumaczyła i mówi, to jej wystarczy, że ona nic innego nie chce i pieniądze wtedy będą niepotrzebne, nasze dochody. Dlatego, że my jako dzieci, moja żona jako córka, mamy obowiązek się nią opiekować. No i słuchajcie, no i pan prezydent oczywiście wyraził zgodę, dał podpis i w bardzo szybkim czasie moja teściowa została ściągnięta do Polski.
przyjechała do nas. I co jeszcze pan prezydent załatwił? Załatwił dotacje, że moja teściowa co miesiąc dostawała parę groszy, można powiedzieć takie kieszonkowe. Dostawała taką zapomogę, 400 chyba coś złotych. I jeszcze dodatkowo moja żona dostawała chyba 200 coś złotych, taki zasiłek pielęgnacyjny na opiekę na moją teściową, że się nią opiekowała. Teraz to, dlatego ja mam wielki szacunek do pana prezydenta i szkoda, że taki młody człowiek i już go nie ma, bo no, różne opinie o nim krążą, że złodziej, że to, że tamto. Ale zapraszam wszystkich, przyjedźcie do Gdańska i na własne oczy zobaczycie te wszystkie potężne inwestycje, jakie są porobione. Gdańsk jest pięknym miastem, naprawdę. Pięknym miastem jest Gdańsk, jest tak rozbudowane, jest tyle inwestycji pięknych zrobionych, że jest gdzie. Ja ile razy jak jadę do Polski, to z żoną, z dziećmi lubimy właśnie do Gdańska jechać i sobie tam pochodzić, pozwiedzać, bo jest naprawdę co zwiedzać. No jest, gdzie nie wejdziecie, widać te potężne pieniądze, tą inwestycję. Także mnie tam nie interesuje historia pana prezydenta tam roczna, bo nie ma ludzi idealnych, ale sam fakt jest taki, że miał super ekipę, był zaradnym i był jedyny, który no był nie do usunięcia. No 20 lat był na stanowisku i za każdym razem wygrywał. Wygrywał z konkurencją. No widać było, że Pan Bóg dał mu talent do tego zawodu, bo to trzeba naprawdę, prócz wygrania, to trzeba jeszcze naprawdę wiedzieć, jak tym wszystkim rządzić. No i dlatego wielkie podziękowanie i szacunek dla pana prezydenta. Szkoda, że go naprawdę nie ma. Ubolewam i serdeczne współczucia dla jego rodziny, dla córki, bo młode dziewczyny i już taty nie mają. No to jest tragedia niesamowita. Jak ja to usłyszałem, byłem wstrząśnięty. Najpierw myślałem, że to jakaś plotka internetowa, bo wiecie, w tym internecie to różne rzeczy są. Ale jak się potem dowiedziałem, że na serio, to tak mi było przykro i naprawdę łączyłem się z tym żalem, z całym Gdańskiem, no i z całą Polską, bo jednak widziałem, że w całej Polsce jednak ludzie też się no, jednoczyli w tym. No i ten, a potem no oczywiście moja małżonka zaczęła pracę też w PKS-ie jako kierowca, ale zanim ona zaczęła pracę, ja pracowałem, to już teraz nie wiem w jakiej kolejności, ale też serdeczne podziękowania do pań w kadrach, które pracowały i które też no, poszły na rękę, że moją teściową dopisały do mojego ubezpieczenia. Nic mnie to drożej nie kosztowało. Teściowa była ubezpieczona i mogła normalnie iść do lekarza. Jak się źle czuła, cokolwiek, dostawała recepty, myśmy te recepty wykupywali. Wielki szacunek dla was wszystkich. Jeżeli będziecie mój filmik oglądać, naprawdę dziękuję i dlatego mam taki szacunek do wszystkich właściwie moich kolegów, koleżanek z PKS-u w Gdańsku, w PKS-ie w Starogardzie Gdańskim. Bo mimo to, że ja z rodziną przyszłem jako obcy ze Śląska, moja żona z dalekiej Syberii, że przyjęliście nas w swoim rejonie i że mogliśmy się u was realizować, że mogliśmy pracować. No wiadomo, czasy się zmieniły i z ubolewaniem musiałem wyjechać z Polski tylko za te durne pieniądze. No słuchajcie, trzy dziewczyny mieć w domu, wykształcić to ci, co to mają, to wiedzą, jakie to są koszty. I na razie, póki Pan Bóg daje mi zdrowie i siły, no pracuję za granicą. Ale naprawdę z wielkim ubolewaniem musiałem odejść. Najpierw odeszłem z PKS-u w Gdańsku, się przeniosłem bliżej domu, do Starogardu Gdańskiego. A potem no, musiałem z kierownikiem, z kolegami, koleżankami się pożegnać, żeby wyjechać tu za granicę. No bardzo mi brakuje i lubię w internecie śledzić, co tam się dzieje i w Gdańsku, na autobusach i w Starogardzie Gdańskim.
wszystko mnie to ciekawi, interesuje. Kibicuję wam oczywiście, jestem za tym, żeby było jak najlepiej. No i ten, i chciałem bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić was wszystkich, a dzisiaj w szczególności Zosię Oleks Kochanowic. Ona wysłała mi swego czasu taką piękną pieśń, to znaczy się sama mi ją zaśpiewała, a cappella. A cappella ma piękny głos i pytałem się ją, czy pozwoli mi tą pieśń udostępnić na YouTube'a. Chciałem wam ją puścić, ale z przykrością stwierdzam, i Zosia, nie gniewaj się, nie dam rady. To znaczy się tak, przez te moje kabelki i przez głośność tu w kabinie nie ma efektu takiego dobrego, żeby słychać. No, bardzo dobrze słychać na słuchawkach, jak się ma na uszach. A tak na aucie, no nie słuchać. Dlatego ja wam ten tekst powiem, bo to jest taka znana pieśń. Mam nadzieję, że niektórzy ją znacie. Bardzo ładna melodia. Śpiewać nie będę, bo się wstydzę. Ale posłuchajcie, jaki jest tekst. Dzięki, kochany ojcze z nieba. Dzięki za każdy nowy dzień. Dzięki, że wszystkim, czego trzeba, ty obdarzasz mnie. Dzięki za ludzi mi życzliwych. Dzięki za wiele dobrych serc. Dzięki, gdy mogę słowem żywym wroga zjednać też. Dzięki za miejsce pracy mojej. Dzięki za każdy szczęścia wiew. Dzięki, że w domu mam podwoje i radosny śpiew. Dzięki za tą pociechę bólu, dzięki za twoją dobrą dłoń, dzięki, że mnie do siebie tulisz i mą chłodzisz skroń. Dzięki za twoje mocne słowo, dzięki, że dajesz łaski czas, dzięki, że miłość twa na nowo wciąż otacza nas. Dzięki, że łaska twa jest tak hojna, dzięki, że mogę z niej tu żyć. Dzięki, że dusza ma spokojna, może wdzięczną być. Mam nadzieję, że znacie, bo ta pieśń jest znana w Polsce dobrze. Może mi się uda leciutko melodię zanucić, żebyście skojarzyli. Może tą melodię znacie. Dzięki, kochany ojcze z nieba, dzięki za każdy nowy dzień. Dzięki, że wszystkim, czego trzeba, ty obdarzasz mnie. I dalej już śpiewać nie będę, bo się będziecie kulać ze śmiechu normalnie. Dobrze, Zosia, serdecznie pozdrawiam. Dziękuję ci za tą wspaniałą pieśń, jaką mi przysłałaś, za te słowa. I chciałem ciebie i twoją rodzinę pozdrowić. Pozdrawiam również cały Lubliniec, Kochanowice i wszyscy, którzy mnie tam znacie. Zostańcie z Bogiem. No i ten. I dzisiaj tylko tyle chciałem powiedzieć. Jak skończę pracę, to postaram się ten filmik wrzucić. Może jeszcze dzisiaj w nocy będzie w sieci. Także do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Do widzenia!